Potem Jezus przeprawił się na drugą stronę Jeziora Galilejskiego, zwanego też Jeziorem Tyberiackim. Towarzyszyły mu tłumy, bo ludzie widzieli, w jak cudowny sposób uzdrawiał chorych. Jezus wszedł na górę i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się wtedy żydowskie święto Paschy. Gdy Jezus rozejrzał się i zobaczył nadchodzące ogromne tłumy ludzi, powiedział do Filipa: gdzie kupimy chleb, aby ci ludzie mogli coś zjeść? Zapytał o to, aby wystawić go na próbę. Wiedział bowiem, co ma robić. Nawet fortuna nie wystarczyłaby, aby każdy mógł dostać chociaż kawałek chleba, odrzekł Filip. Wtedy do rozmowy włączył się inny uczeń, Andrzej, brat Szymona Piotra. Jest tu chłopiec, który ma 5 jęczmiennych chlebów i 2 ryby. Ale co to jest dla takiego tłumu? Każcie wszystkim usiąść, powiedział Jezus. Ludzie usiedli więc na trawie, a samych tylko mężczyzn. Było tam około 5000. Jezus wziął chleby, podziękował za nie Bogu i polecił rozdać je siedzącym, każdemu tyle, ile chciał. To samo zrobił z rybami. Gdy już wszyscy się najedli, powiedział uczniom: pozbierajcie resztki, aby nic się nie zmarnowało. I z 5 jęczmiennych chlebów zebrano aż 12 koszy resztek chleba. Gdy ludzie uświadomili sobie, jakiego cudu dokonał Jezus, zaczęli wołać: to na pewno jest ten prorok, który miał nadejść. Lecz Jezus zorientował się, że chcą go zabrać i obwołać królem. Dlatego samotnie oddalił się na górę. Wieczorem uczniowie zeszli na brzeg, wsiedli do łodzi i popłynęli w kierunku Kafarnaum. Wkrótce zerwał się silny wiatr i jezioro bardzo się wzburzyło. Intensywnie wiosłując, przepłynęli jakieś 5 kilometrów. Nagle zobaczyli Jezusa idącego po wodzie i będącego już blisko łodzi. Przerazili się. Lecz on zawołał: nie bójcie się, to ja. Chcieli go wziąć do łodzi. Ale okazało się, że właśnie dobijają do brzegu, do miejsca, do którego płynęli. Następnego dnia tłum ludzi zebrany na przeciwległym brzegu zorientował się, że poza jedną łodzią, którą odpłynęli uczniowie, nie było innej. Wiedzieli też, że Jezus nie wsiadł do łodzi z uczniami, bo odpłynęli sami. Tymczasem na miejsce, w którym Jezus nakarmił ludzi chlebem, przypłynęły z Tyberiady inne łodzie. Gdy ludzie zauważyli, że nie ma ani Jezusa, ani uczniów, wsiedli do łodzi i popłynęli do Kafarnaum, aby go odnaleźć. Gdy go znaleźli, zapytali: nauczycielu, kiedy zdążyłeś tu przybyć? Zapewniam was, że szukacie mnie nie dlatego, że ujrzeliście cud, lecz dlatego, że najedliście się do syta, odpowiedział Jezus. Starajcie się jednak nie o ten nietrwały pokarm, ale o pokarm dający życie wieczne, który ja, Syn Człowieczy, mogę wam zapewnić. Po to właśnie posłał mnie Bóg Ojciec.
A co mamy zrobić, żeby wypełnić wolę Boga? Pytali. Wolą Boga jest to, abyście wierzyli temu, którego On posłał, odparł Jezus. Jakiego cudu dokonasz więc, abyśmy mogli Go zobaczyć i uwierzyć Ci? Nasi przodkowie codziennie jedli mannę na pustyni. Pismo mówi, dał im do jedzenia chleb z nieba. Zapewniam was, że to nie Mojżesz dawał chleb z nieba, odrzekł Jezus. Ale mój Ojciec daje wam teraz prawdziwy chleb z nieba. Chlebem od Boga jest bowiem ten, który przychodzi z nieba. To On daje światu życie. Panie, dawaj nam zawsze ten chleb, prosili Go. To ja jestem chlebem życia, odpowiedział Jezus. Kto do mnie przychodzi, nie będzie głodny. A kto wierzy mi, nie zazna pragnienia. Ale nie pierwszy raz o tym mówię, a wy patrzycie na mnie i nadal nie wierzycie. Jednak ci wszyscy, których dał mi Ojciec, przyjdą do mnie, a ja nikogo z nich nie odtrącę. Przyszedłem bowiem z nieba nie po to, aby działać na własną rękę, lecz żeby wypełnić wolę Ojca, który mnie posłał. On nie chce, abym kogoś stracił, ale pragnie, abym wszystkich ożywił w dniu ostatecznym. Wolą mojego Ojca jest to, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy Mu, miał życie wieczne. Ja bym ożywił Go w dniu ostatecznym. Słysząc to, ludzie zaczęli się oburzać, ponieważ powiedział, to ja jestem chlebem, który stąpił z nieba. Przecież to tylko Jezus, Syn Józefa, wykrzykiwali. Znamy Jego Ojca i Matkę. Jak On może mówić, stąpiłem z nieba? Dlaczego jesteście oburzeni? Zapytał Jezus. Nikt nie może do mnie przyjść, jeśli nie zostanie przyprowadzony przez Ojca, który mnie posłał. Tych zaś, którzy przyjdą do mnie, ożywię w dniu ostatecznym. W księgach proroków napisano przecież, oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy więc, kto słuchał Ojca i uczył się od Niego, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, że ktokolwiek widział Boga Ojca oprócz tego, który od Niego przyszedł. Raz jeszcze zapewniam was. Kto wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Wasi przodkowie jedli wprawdzie mannę na pustyni, ale poumierali. Natomiast każdy, kto je ten chleb z nieba, nie umrze. To ja jestem chlebem życia, przysłanym z nieba. Kto się nim posili, będzie żyć na wieki. Chlebem tym jest moje ciało, które poświęcam, aby dać światu życie. Wtedy słuchający go zaczęli się między sobą sprzeczać. Jak on może dać nam do jedzenia swoje ciało? Zapewniam was, jeżeli nie spożyjecie ciała i krwi Syna Człowieczego, odpowiedział Jezus, nie będziecie mieć w sobie życia. Kto spożywa moje ciało i krew, już ma życie wieczne, a ja go ożywię w dniu ostatecznym. Ciało moje to prawdziwy pokarm, a moja krew to prawdziwy napój. Kto spożywa moje ciało i krew, jest trwale połączony ze mną, a ja z nim. Ja żyję dzięki żyjącemu Ojcu, który mnie posłał. Tak samo ten, kto się mną karmi, będzie żyć dzięki mnie. To właśnie jest chleb z nieba. Nie taki, jaki jedli wasi przodkowie i poumierali. Każdy, kto spożywa ten chleb, będzie żył wiecznie. Tego wszystkiego Jezus nauczał w synagodze w Kafarnaum. Słysząc to, wielu Jego uczniów mówiło, to jest zbyt trudne. Któż jest w stanie to pojąć?